Klaudio, to jest niesamowite, że czwarta edycja Hotelu Paradise się zbliża, a pierwszy raz widzę Cię na konferencji ramówkowej TVN-u. Czy Ty w związku z tym miałaś ogromny stres? Chyba nie miałam stresu. Jestem tak podekscytowana tym faktem, że ta czwarta edycja się zbliża, że już żaden stres nie jest dla mnie straszny. Czyli bardziej pytałam o ten stres, bo to jest jednak kontakt z dziennikarzami. My wymyślamy pytanie na bieżąco, tutaj trzeba odpowiedzieć. I wiele gwiazd jednak od rana czuje taką emocję w związku z tym. Wiesz co, jestem taką osobą, która właśnie nie wyprzedza faktów i nie staram się myśleć o tym, co mnie czeka. Jestem trochę taka, że jestem tu i teraz i nie zastanawiam się, co będzie za chwilę, właśnie po to, żeby oszczędzić sobie tego zbędnego stresu. Mhm. I również, żeby oszczędzić sobie zbędnego stresu, jeszcze wczoraj nie miałaś gotowej kreacji, bo powiedzmy, że ona się szyła dopiero, tak? Tak właśnie. Ja naprawdę uwielbiam wszystko robić na ostatnią chwilę. Wtedy jakoś, wiesz, jestem bardziej zmotywowana, zdeterminowana, wtedy jestem bardziej kreatywna, wiem, czego chcę, a gdy za każdym razem jest tak, jak robię coś z wyprzedzeniem, to jestem taka niezdecydowana, 10 razy się głowię, a to nie tak, a nie tak, a na ostatnią chwilę to jakoś zawsze wszystko dobrze wychodzi.